Kilka miesięcy temu, może już prawie pół roku temu, zostałam zaproszona przez Narodowe Archiwum Cyfrowe do wzięcia udziału w projekcie, który miał się odbyć w czasie rocznicy Bitwy Warszawskiej. I to miał być projekt, w którym troje artystów zajrzy w materiały, które są w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego i stworzy jakiś gest w przestrzeni publicznej, który odwoływałby się czy upamiętniałby wojnę polsko-bolszewicką. To, co mnie uderzyło w tych zbiorach, to to, że tam jest bardzo dużo dokumentów, w których widzimy działania ważnych postaci w wojsku. Natomiast nie widzimy niemal w ogóle kobiet. Ponieważ wiedziałam, że kobiety brały udział aktywny w wojnie polsko-bolszewickiej, no to uznałam, że została ich obecność w jakiś sposób nieopowiedziana, a więc usunięta. Postanowiłam, że podejmę próbę odwrócenia tego procesu i spróbuję usunąć wszystko to, co z kobietą mi się nie kojarzy. Ja oglądałam w tych archiwach kilkaset fotografii, no i film Polonia Restituta, wespół z którym stworzyłam swoją pracę. Ten film jest filmem niemym i składa się z obrazów ruchomych i z plansz, które opisują zdjęcia. Podjęłam decyzję, że nie będę interesowała się zupełnie obrazem filmowym, ponieważ w obrazie filmowym występują niemal wyłącznie mężczyźni. To, co pozostało, to plansze i to na nich się skupiłam. Ułożyłam je sobie wszystkie obok siebie i analizowałam słowo po słowie i zastanawiałam się, które słowa czy zlepki słów kojarzą mi się z kobietą i które z tych słów można odnieść również do rzeczywistości niemilitarnej. Większość ze słów, które na tych planszach występują, usunęłam, pozostawiłam nieliczne. Te, które pozostały, ułożyłam w wiersz. Czy one, mam wrażenie, ułożyły się w wiersz same z siebie? Ten tekst został przepisany przeze mnie i wykuty w kamieniu przez panią Wiesławę Niemyńską, która jest jedną z nielicznych w Polsce kobiet zajmujących się kamieniarstwem. Miejsca związane z aktywnością kobiet w czasie Bitwy Warszawskiej to głównie Agrykola i Park Skaryszewski, błonie elekcyjne w Parku Skaryszewskim. Jesteśmy na kamionkowskich błoniach elekcyjnych, gdzie miejscu, w którym mniej więcej tutaj służyły członkinie Ochotniczej Legii Kobiet, była to tak zwana trzecia linia obrony Warszawy. Pierwsza to była tam mniej więcej Falenica, Wiązowna i do Zegrza. Natomiast tutaj była ta ostatnia, w której miała bronić Warszawę lewobrzeżną przed atakiem. Na szczęście Armia Czerwona nie doszła do tego punktu dzięki uderzeniu z Nadwieprza. Na samym końcu tego parku jest wzgórze przepiękne, które nazywa się Olimp. Trochę skojarzyło mi się właśnie z tym, jak traktuje się historię kobiety, kiedy opowiada się o wojnie polsko-bolszewickiej, no bo ten park jest w podobny sposób zaniedbany, porzucony, trochę jakby niedostrzegany. Jest to też takie wzgórze, na którym podobno kiedyś mieścił się plac zabaw i teraz tego placu zabaw już nie ma, ale pozostała po nim okrągła betonowa platforma, która wygląda tak, jakby czegoś na niej brakowało. No i wydawało mi się, że to wzgórze aż się prosi o dopowiedzenie czegoś. W związku z tym, że to wzgórze tak właśnie wygląda, to znaczy, że ma rodzaj takiego wybetonowanej granicy, to postanowiłam, że podstawę pod tę kamienną płytę również zrobię z betonu. Mam nadzieję, że jeżeli tablica pobędzie tam chwilę, to w pory betonu wedrze się trochę zieleni, może beton trochę popęka. I mam nadzieję bardzo, że upodobni się do tego miejsca i że jakby się trochę z nim zleje i będzie wyglądał, jakby stał tam od zawsze.